Musisz wiedzieć, że wiele kobiet ma złe wzorce z domu i dlatego mają one tendencję do tego, żeby tworzyć różne toksyczne związki. Podam Ci przykład. Jeśli poznajesz dziewczynę, u której w domu rządzi matka, to ona pomiata ojcem, no to z automatu tego typu dziewczyna będzie miała wzorce z domu, że to kobieta powinna rządzić, że to kobieta powinna ustawiać faceta, a że facet ma być posłuszny i tylko godzić się na polecenia takiej dziewczyny. Czy jest to naturalne? No raczej nie, tak? To facet powinien prowadzić, to facet powinien być raczej dominującą osobą w związku, a nie kobieta. Często właśnie dziewczyny z takich rodzin, gdzie to matka rządzi i wydaje polecenia ojcu, są toksyczne, ponieważ nieświadomie kopiują tego typu wzorce i potem, spotykając faceta w swoim życiu, starają się mu dyktować różnego rodzaju warunki, pomiatać takim facetem, szantażować go emocjonalnie. Więc co ty z tego możesz wyciągnąć? No przede wszystkim, jeśli trafiasz na dziewczynę, u której w domu rządzi matka, to już powinna ci się zaświecić czerwona lampka w głowie. Jakie ona ma wzorce? Jakie ona ma podejście w stosunku do facetów? Możesz nawet dziewczynę zapytać o to na randce, tak? Możesz przyjrzeć się temu u niej w domu. Jeśli widzisz, że jej matka pomiata ojcem, cały czas powstają z tego różnego rodzaju kłótnie, no to już masz pierwszy symptom tego, że dziewczyna, z którą spotykasz się, może być toksyczna. Ponieważ no, zostały takie wzorce wpojone jej w domu. I to jest istotne, żeby zwracać na to uwagę. Jak matka dziewczyny, z którą się spotykasz, traktuje facetów? Jakie ona ma przekonania w stosunku do facetów? Jeśli trafiłeś na dziewczynę, która, tak jak mówię, ma matkę, która rządzi w domu, pomiata ojcem, no to z automatu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jej córka jest taka sama. I możesz nieświadomie wejść w taki związek, a potem się okaże, że no, wycierpiałeś wiele i to nie z tobą było wszystko ok. Natomiast ta dziewczyna, z którą się spotykałeś, była po prostu toksyczna. Wyssała tą toksyczność z mlekiem matki, a ty się męczyłeś, nie wiedziałeś, o co chodzi. Radzę ci poznawać kobiety, u których sytuacja w domu wyglądała w taki sposób, że to ojciec jest dominującą stroną i to ojciec prowadzi matkę kobiety, z którą się spotykasz. Wtedy masz dużo większą szansę na to, że ta dziewczyna będzie dużo bardziej normalna, tak? Po prostu ona już z domu nauczy się, że to facet jest tą osobą, która prowadzi, którą trzeba szanować. No i oczywiście też tego typu kobiety mają dużo mniejsze problemy z zakochaniem się, są dużo bardziej często stabilne emocjonalnie. No poza tym, jeśli dziewczyna widzi autorytet w ojcu, no to też jest duża szansa, że podświadomie zobaczy autorytet w tobie, tak? Jeśli natomiast dziewczyna ma swojego ojca za nieudacznika, to jej matka sądzi podobnie, no to oczywiście te wszystkie przekonania z dzieciństwa przekładają się potem w dorosłym życiu. Jeśli dziewczyna poznaje faceta, to często podświadomie zaczyna traktować go jako nieudacznika, zaczyna mu prawić tego typu kazania, co ty w życiu osiągniesz, ty za mało zarabiasz, ty powinieneś być lepszy. Jeśli miałeś taką sytuację, to z pewnością wiesz, o czym mówię. Więc jaką lekcję powinieneś wyciągnąć z tego wideo? Przede wszystkim dokładnie prześwietl rodzinę dziewczyny, z którą zamierzasz stworzyć dłuższy związek. Jeśli widzisz, że, tak jak mówię, matka tworzy różnego rodzaju niezdrowe relacje z ojcem tej dziewczyny, ciągle się kłócą, no to musisz być świadomy, że ona tego typu zachowań też się nauczyła w domu, tak? W dzieciństwie jako mała dziewczynka, kiedy obserwowała swoich rodziców, widziała, jak się kłócą, kiedy dochodziło do różnego rodzaju rękoczynów, ona się nauczyła tych wszystkich wzorców zachowań, które teraz będzie nieświadomie albo świadomie powielać w dorosłym życiu. I to nie jest wina tej dziewczyny, tak, że miała takie dzieciństwo, więc nawet rozmawiając z nią o tym, próbując jej pewne rzeczy uzmysłowić, często nie zdaje to recepty, ponieważ kobieta robi, nie chce się z tego tłumaczyć, nie chce sobie tego uświadamiać, po prostu kieruje się tymi pierwotnymi wzorcami zachowań, które nabyła w dzieciństwie. Ja bym ci radził naprawdę unikać tego typu kobiet, które w dzieciństwie nauczyły się patologii, które widziały gdzieś tam dużo przemocy, tego, jak to matka pomiatała ojcem, ponieważ one wtedy nie mają też takiego normalnego szacunku w stosunku do facetów. Kiedy facet ich nie słucha, próbują nim manipulować, odgrywać się na nim emocjonalnie. Jeśli to nie wychodzi, to oczywiście mówią wszystkim dookoła, że ten facet jest zły, że on ją zostawił, że on chce wziąć z nią rozwód, tak? Ty teraz po tym wideo jesteś mądrzejszy i wiesz, że tego typu kobiety istnieją. Wiesz, jak sprawdzić, czy dziewczyna jest toksyczna. W prosty sposób, przyglądając się jej rodzinie.
jakie relacje ma ta rodzina. Jeśli to jest szczęśliwa rodzina, w której, tak jak mówię, matka jest zakochana w ojcu, ojciec w matce, facet prowadzi kobietę, jest to szczęśliwa para, to prawdopodobnie dziewczyna też będzie ten schemat powielać. Natomiast jeśli to jest dziewczyna z rodziny takiej, gdzie ona od dziecka nie dogadywała się z ojcem, cały czas ma go za, tak samo jak matka, za nieudacznika, cały czas komentuje jego zachowanie, że jest beznadziejny, że zrobił mamie wielką krzywdę, że jest chujem i tak dalej, no to już masz odpowiedź, jakie ona ma nastawienie do facetów, tak? I też tego typu patologię możesz zaobserwować na sytuacji, kiedy to ojciec zdradzał matkę dziewczyny, z którą się spotykasz. Wtedy w wielu przypadkach kobiety są bardzo negatywnie nastawione do mężczyzn, tak? Jeśli już też dziewczyna ci na randce opowiada, że jej ojciec zdradzał matkę, wyjawia ci tego typu sekrety, to też możesz być świadomy tego, że ona nauczyła się tego wszystkiego z domu, że może teraz podchodzić niepoważnie do facetów, może mieć problemy z zakochaniem się, bo tego wszystkiego nauczyła się w dzieciństwie. To jest dla niej normalne, tak? A ty jako facet z normalnej rodziny, gdzie załóżmy rodzice się kochają, chcesz jej podać serce na tacę, a nagle się okazuje, że ona ma cię w dupie, że ona się nie chce zakochać. Więc to jest naprawdę ważne, to o czym mówię w tym wideo. Jeśli chcesz to wideo oglądać jeszcze raz, to najlepiej oglądnij je 50 albo 100 razy, ponieważ jeśli tego nie załapiesz, jeśli się tego nie nauczysz, to możesz cały czas popełniać ten sam błąd. Po prostu będziesz wybierał dziewczyny do związku, które są toksyczne i mimo tego, że ty będziesz starał się ją uwodzić, ona po jakimś czasie i tak zepsuje ci cały plan, ty się zakochasz i będziesz ten cały unieszczęśliwiający ciebie schemat powtarzał w kółko. Także zwróć uwagę na to, kim są rodzice dziewczyny, z którą chcesz się spotykać, jak jej ojciec zachowywał się w stosunku do matki, jakie ona ma przekonania na temat tego ojca, co sądzi matka dziewczyny, z którą się spotykasz, o jej mężu, tak? To jest mega, mega kluczowe. Jeśli ten materiał ci się podoba, to jak najbardziej pokaż go swoim znajomym, kolegom. Może ktoś z swoich przyjaciół miał taki problem, był w takim związku. Myślę, że ta wiedza przyda się wielu osobom, dlatego też nagrywam ten materiał. Jeśli to wideo było pomocne, to zostaw łapkę do góry. Udostępnij na Facebooku. Możesz także zapisać się na moją listę mailingową. Co tydzień podsyłam różne wartościowe materiały, jak uwodzić kobiety, jak łatwo i skutecznie radzić sobie w kontaktach z dziewczynami, więc warto się zapisać. Tym bardziej, że w ostatnich 2 miesiącach podesłałem już tyle wartościowych materiałów, że naprawdę skrzynka mi się zapycha od waszych odpowiedzi. Wiele osób pisze do mnie, że chciałoby jeszcze więcej, więc tutaj pokazuję po prostu materiały, które są niedostępne na YouTube, ale równie skuteczne, nawet bardziej. Polecam się zapisać. Do usłyszenia. Cześć.